jak co roku Muzeum Porcelany w Wałbrzychu przygotowało dla naszych najmłodszych gości, i tych młodszych, i tych trochę starszych, różnego rodzaju zajęcia warsztatowe, edukacyjne. One są związane przede wszystkim oczywiście z porcelaną, czyli z tym, co w muzeum najważniejsze, ale nie tylko. To są różnego rodzaju zajęcia kreatywne, artystyczne. Myślę, że najważniejsza informacja dla naszych potencjalnych chętnych, dla naszych gości, to jest to, że te zajęcia odbywają się codziennie o godzinie 11 i o godzinie 13. Takie dwa cykle zajęć, można przyjść i z tych zajęć skorzystać od poniedziałku do piątku. I także jesteśmy tutaj i czekamy na naszych gości w weekendy. Nie wszystkie, ale większość wakacyjnych weekendów też w muzeum coś się będzie działo. A czego dzieci się będą mogły nauczyć podczas tych zajęć? No, tak jak mówię, ta oferta jest bardzo szeroka, bo ona obejmuje i zajęcia związane z historią porcelany, z dekorowaniem porcelany, z produkcją porcelany, ale też będzie można na przykład zrobić własną biżuterię, będzie można zrobić własny album na wakacyjne zdjęcia. Będziemy też mieli zajęcia, które będą związane ze starymi książkami. Także jest bardzo, bardzo wiele różnych zajęć. Ogólnie ujmując, w każdym tygodniu wakacyjnym mamy inny temat, którym się zajmujemy.